Jest to opowieść o zerwanym moście. Jest to opowieść o krainie Kolchidy, która słynęła z gościnności, a Medea była wnuczką boga słońca Heliosa i córką Aietesa, żyjąc w krainie, która posiadała swoje bogactwo i która posiadała złote runo, dające szczęście temu małemu królestwu. I Medea sama słynęła z gościnności, słynęła z otwartości serca, takiej bezinteresownej wobec każdego, kto przybył do tego królestwa. I oto bardzo lękał się jej ojciec, wiedząc o przepowiedni mówiącej o tym, że jego szczęście, jego królestwa może zostać nadwyrężone czy utracone przez obcych, którzy przyjdą ukraść złote runo. Dlatego bał się jakoś, lękał o swoją córkę. Niektórzy mitografowie mówią nawet, że zamkną ją w wieży, w twierdzy, żeby ochronić królestwo przed jej otwartym sercem. Kiedy przybyli Argonauci na czele z Jasonem, zdawali sobie sprawę, że żeby wykraść złote runo, muszą znaleźć pomoc sojusznika u lokalnych mieszkańców, że sami nie dadzą rady temu podołać, że wykradzenie złotego runa będzie możliwe tylko poprzez pomoc kogoś, kto mieszka w tej krainie. I boginie greckie, Afrodyta, Hera i Atena, utworzyły spisek, żeby pomóc Jasonowi w tym czynie i podbić serce Medei, rozkochać ją w obcym przybyszu. I tak też się stało. I to, że Medea oddaje serce obcemu, że wprowadza go do swego domu, że staje się gotowa, żeby zdradzić swoich tylko w imię tej miłości i takiej bezgranicznej gościnności, jest powodem dramatu, który przydarza się Kolchidzie, bo rzeczywiście pomaga wykraść to złote runo i Argonauci razem z Medeą odpływają do Grecji z powrotem z tym łupem. Można powiedzieć, że ta podróż kończy się zwycięstwem Greków, którzy zdobyli trofeum, po które się wybrali w niebezpieczną podróż, ale tak naprawdę muszą być spełnione warunki do końca, które sprawią, że to złote runo będzie miało jakiekolwiek znaczenie w świecie greckim, a mianowicie musiałaby zostać dochowana przysięga wierności, gościnności, oddania daru i wierności, miłości. Ale Jason zdradza Medeę i tutaj pojawia się to rozpęknięcie, zerwanie mostów naszej cywilizacji pierwsze. I to jest ten moment dla naszej pracy, dla pracy pogranicza, zawsze bardzo istotny, bo my właściwie zawsze pracujemy w miejscach, w którym taki most został zerwany, więzi zostały rozerwane międzyludzkie, dokonano jakiejś zdrady, powstał jakiś konflikt, w wyniku którego mosty zostają zburzone. I zawsze jest pytanie, jak je odbudować, jak sprawić, żeby te światy Kolchidy i nasz europejski spotkały się na nowo. Musimy odkryć prawdę, przyznać się do tego złego czy dramatycznego naszej winy, która sprawiła, że ten most został zerwany. W naszej kulturze ta opowieść jest, ten mit
jest skłamane i Medeę żeśmy zepchnęli na taki ciemny margines dzieciobójczyni i złej czarownicy i było nam z tym wygodnie, nie pamiętając o tym, że jest to zakłamanie również przez Greków samych. Medea była inaczej odczytywana, niż potem ona zaistniała w naszej kulturze. Także podróżując do Kolchidy dzisiaj, do Gruzji, na pogranicze z Abchazją, jakby wracamy do tego mitu, który jakby został w naszej pamięci kulturowej bardzo silnie zakorzeniony, bo nasz lęk przeciwko obcemu, nasz niepokój, czy często uprzedzenie wobec innych, wiążą się z tym, że ukryta jest gdzieś właśnie ta sprawa starej winy, skrzywdzonej, obcej, innej, którą w naszej kulturze stała się Medea.